sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. A dzisiaj moim gościem ekspert do spraw bezpieczeństwa, pan Marcin Samcer. Witam serdecznie, panie Marcinie. Dzień dobry, witam. Wczorajszym wydarzeniem dnia, tak naprawdę komunikatami dnia, były informacje dotyczące białoruskich śmigłowców przelatujących nad Białowieżą. No i właśnie, co z tymi komunikatami, bo chyba tutaj mamy największy problem komunikacji Ministerstwa Obrony Narodowej z obywatelami, gdyż poranny komunikat mówił o planowanych, kontrolowanych lotach, zaś wieczorem zaskoczono nas informacją, że jednak białoruskie śmigłowce naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Co wiemy na ten temat? Przede wszystkim komunikat z rana jeszcze mówił o tym, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. To jest chyba clue tego tak naprawdę najważniejszego problemu. Ja abstrahuję od tego, ponieważ naruszenia przestrzeni powietrznej się zdarzają. Z różnych powodów specjalnie się ją wrogie statki naruszają przez przypadek, awarie itd., itd. Na razie jakby się tym nie zajmujemy. Problemem jest, że komunikat, który się pojawił rano i komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej, który pojawił się wieczorem, który jasno potwierdza, że takie naruszenie przestrzeni powietrznej nastąpiło i faktycznie te śmigłowce wleciały w polską przestrzeń powietrzną, o czym niestety znowu cywile informowali tak naprawdę już od samego rana, a wolne media podchwyciły jakby ten temat i potwierdziły tą informację. I to jest zasadniczy problem. Pytanie powstaje, czy polska armia będąca, którą w przekazie medialnym Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego mamy informację, że ta granica jest chroniona perfekcyjnie, mamy wielki mur, jest tam straż graniczna, jest tam policja w liczbie 500 policjantów dodatkowych z oddziałów prewencji, jest tam przede wszystkim wojsko na całej długości tej granicy. No to mamy kolejny incydent tak naprawdę związany z przylotem, no niekontrolowanym przylotem czegoś, w tym przypadku śmigłowców z Białorusi, więc ten przekaz tak naprawdę staje się trochę fikcją i wręcz trąci lekką amatorszczyzną. No ja niestety. Ja mam właśnie, panie Marcinie, pytanie, bo wspomniał pan o tym oczywiście. W przypadku chociażby Bydgoszczy obywatel informuje o zaginionym pocisku rosyjskim i tutaj w tym samym przypadku białowieskim obywatele informują, że nad ich głowami przelatują śmigłowce. Z czego to wynika? No bo właśnie z jednej strony ja miałem wrażenie, że przynajmniej od pewnego czasu odchodzimy od stwierdzenia mądry Polak po szkodzie, a wychodzimy ze stwierdzenia mądry Polak przed szkodą, no ale jednak te ostatnie wydarzenia pokazują, że jednak nie wiele się zmienia w kwestii bezpieczeństwa. I tu mamy zasadniczy problem, bo jeżeli, no mówmy szczerze, Białoruś nie jest nam przyjaznym krajem. Nasze stosunki są bardzo chłodne, mówmy wprost, jest wręcz krajem wrogim, tak naprawdę sterowanym przez Putina, agresora, reżim putinowski, który jest agresorem i rozpoczął wielką wojnę, który też nie trawi Polski, zarówno Łukaszenka, samozwańczy przywódca, bo nie prezydent Białorusi, ale Łukaszenka, nienawidzi Polski. Putin również ma dość Polaków, więc są to oba kraje są wobec nas wrogie. Więc ta kontrola tej granicy białoruskiej powinna być znacznie, znacznie lepsza, co nas zresztą zapewniają jakby rządzący. Jeszcze raz wyjaśnijmy pewne ważne kwestie. To nie jest istotne, czy my ten śmigłowce zestrzelimy, czy nie zestrzelimy. Czy my mamy systemy do tego, żeby je wykrywać na tak niskiej wysokości, czy nie mamy systemów. Jeżeli nie mamy systemów, które są w stanie wykryć je na niskiej wysokości, to mówmy szczerze, kiedy Białorusini informują nas, że będą latać wzdłuż naszej granicy, to my musimy wzmożyć czujność razy 4, czy przypadkiem przy okazji tych lotów i tych teoretycznie ćwiczeń nie wrzucą nam czegoś albo nie dokonują. To, że będą prowokacje, było wiadomo już z doktryny mniej więcej Łukaszenki i Putina, wynikało to, że oni będą nas prowokować już tak mniej więcej od września zeszłego roku, co się później wydarzyło, październik, grudzień, latające rakiety i tak dalej, i tak dalej. Przewodów
przewodów, potem rakiety pod Bydgoszczą, balony białoruskie gdzieś tam znalezione i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te prowokacje będą i były. W związku z tym, jeżeli Białorusini informują o ćwiczeniach w tym momencie, a my nie mamy systemów potrafiących wykryć to, to z całym szacunkiem, ale co po prostu 3-4 kilometry musimy na punktach w miarę wysokich kontrolnych ustawić po prostu fizycznie żołnierzy, którzy będą tego strzec. Bo to nie jest istotne, czy my to zestrzeliliśmy, czy nie, ale czy jesteśmy w stanie nawiązać kontakt, czy my o tym wiemy, czy my od razu wiemy o tym przylocie, a nie dowiadujemy się po paru godzinach. Te samoloty, te śmigłowce powinny w normalnej procedurze naruszenia przestrzeni powietrznej, te śmigłowce powinny zostać ostrzeżone po pierwsze, że się zbliżają do granicy państwa i zmienią przestrzeń powietrzną, albo jednocześnie też postraszone konsekwencjami, że mają czas na zawrócenie i tak dalej, i tak dalej. To jest istotne. Wojsko polskie musi wiedzieć. Teraz pytanie jest, czy wiedziało, czy nie wiedziało. Ja nie zakładam, czy ja nie wierzę, że na przykład Straż Graniczna, czyli służba, która powinna współpracować teoretycznie na tej granicy, strzegąc go, te wszystkie trzy służby, jakby te wiadomości powinny być zbierane, żeby strażnicy graniczni tego nie zauważyli. Jeżeli my tak nie kontrolujemy nawet na niskiej wysokości tej przestrzeni, tej granicy, to przecież to przemytnicy mają jasny sygnał, że tak naprawdę po co przełazić przez ten wielki płot. Można motolotniami przerzucać tych, jak rejsowymi samolotami przerzucać tych emigrantów z Afryki, czy dokonywać przemytu papierosów, czy innych środków. Więc nawet Straż Graniczna ma możliwości kontrolowania tej granicy, więc myślę, że tak naprawdę te samoloty, te śmigłowce zostały również dostrzeżone przez polskie służby. Ale no właśnie, polskie służby, ale przecież jesteśmy wschodnią flanką NATO. Jak mieliśmy tutaj przecież nocne wypowiedzi chociażby przedstawicieli Pentagonu, którzy mówią, że cały czas gdzieś tam te procedury wzmocnienia i ochrony tej flanki są gdzieś procedowane. No ale jak to wygląda? Przecież daleko nie szukać, nie trzeba być ekspertem. Przecież chociażby te systemy AWACS po Polsce latają dość często. No, jeżeli lot jest planowany, zgłaszany przez Białoruś, no to chyba przynajmniej powinien być bardzo dobrze monitorowany. Ten przelot powinien być monitorowany zarówno z ziemi, jak i z powietrza i tak naprawdę właśnie tu jest clue dla ludzi. Ja w ogóle nie nawiązuję do tego, że te same śmigłowce powinny zostać zestrzelone, bo na razie nie wydarzyło się nic takiego, co by zmusiło jakby nas do ich zestrzelenia. To nie jest też tak, że wojsko ma strzelać do wszystkiego, co tak naprawdę się znajduje w tej przestrzeni. Ale wojsko, armia i służby państwowe, wszystkie służby państwowe, w tym władze, muszą wiedzieć o naruszeniu takiej przestrzeni powietrznej i obywatele muszą dostać jasny komunikat. Na razie dostali po prostu sprzeczny z tym, co słyszą od paru dni, bo najpierw rano nic się nie stało, a jednak wieczorem się stało. Myślę, że po prostu tyle zdjęć się pojawiło i nagrań ludzi, którzy po prostu tam mieszkają, którzy zaobserwowali te śmigłowce, sfotografowali je. Dzisiaj pokazują się już filmy z ich nagraniem, że tego się po prostu nie dało ukryć. To trochę jak z tą rakietą. No, nie da się tego ukryć i zamieść pod dyman. Na razie niestety kompromitacja. No ale w takim razie ja bym jeszcze tutaj zszedł nieco niżej do tego poziomu komunikacji, bo ja mam wrażenie, że on od pewnego czasu gdzieś kuleje i to nie mówię tylko chociaż na przykładzie tych śmigłowców z Białorusi czy tym incydencie w Bydgoszczy, ale chociażby o komunikowaniu chociażby dostaw na Ukrainę i o tym, jak one przebiegają, jakie korzyści ma z tego Polska, a jakich nie ma. Z czym jest problem? Jak komunikacyjnie MON może z tego wybrnąć? Czy rzeczywiście mamy jakiś kryzys na linii komunikacji obywatel? Bo ja rozumiem z jednej kwestii informować o chociażby z wielkim opóźnieniem o pewnych incydentach ze względów bezpieczeństwa, ale tych komunikatów no nie ma. My się dowiadujemy od szarych obywateli o tym, co się dzieje de facto po fakcie. Ja niestety wczoraj napisałem wielokrotnie na swoim Twitterze. Niestety Ministerstwo Obrony Narodowej obecnie w Polsce cały czas w kwestii komunikacji. Komunikacji takiej ze społeczeństwem i w komunikacji w ogóle jest chyba nadal niestety w Układzie Warszawskim, a nie w NATO. I z tym jest olbrzymi problem i to jest kolejny przykład. Ta sprawa jest kolejnym przykładem dokładnie tego, co się dzieje.
a jednocześnie upolitycznienie pewnych jakby rzeczy i informacji, które są na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej, no, takich niejasnych przekazów, rozmydlania oczu i tej niejasnej komunikacji i współpracy na linii właśnie Sztab Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, a jednocześnie pytanie w takim razie, jeżeli mamy minimum trzy służby, bo abstrahuję od tych służb tajnych w stylu wywiad czy kontrwywiad też, który na tej granicy pracuje obecnie z Białorusią, to jeżeli mamy trzy takie służby jak Policja, Straż Graniczna i Wojsko Polskie, to ja się zapytam, a kto w takim bądź razie nimi zarządza i jak oni są zarządzani i jak wygląda proces komunikacji również między tymi trzema służbami. Bo jeżeli to jest na zasadzie takiej, że każdy sobie tam rzepkę skrobie, to znaczy, że nie wykorzystuje się ani siły, ani potencjału tak naprawdę tych ludzi. I jak widać, system daje wtedy dziury takie, że Białorusi nie mogą sobie wlatywać tym, co jest. Ja mam tutaj jeszcze jeden niestety powód, bo ktoś, kto dobrze rozumie pewne kwestie bezpieczeństwa, ja niestety zakładam coś takiego, że równie dobrze wczoraj wydarzyło się coś, co było znacznie, znacznie istotniejsze, a ten wlot tych śmigłowców miał być tylko jakąś taką zasłoną dymną, żebyśmy skupili się na czymś tak naprawdę innym i na to zwrócili. No tak niestety działają różnego rodzaju służby, w tym jednostki specjalne i tego typu rzeczy. A ja jeszcze cały czas podkreślam, dzisiaj teoretycznie ta granica z Białorusią jest znacznie lepiej chroniona niż z obwodem królewieckim, gdzie tak naprawdę myślę, że zagrożenia są znacznie, znacznie poważniejsze. I o ile jeszcze parę dni temu śmiałem się z tych takich nonszalanckich jakby wypowiedzi, czy takich bardziej nakręcania tej spirali strachu ze 100 wagnerowcami, którzy mieli zagrażać Polsce, co jest oczywiście śmieszne, bo mówmy szczerze, to nie jest żadna siła, to dzisiaj po wczorajszym incydencie zupełnie na to inaczej patrzę, bo jeżeli śmigłowiec transportowy, faszyście, no, śmigłowca stricte bojowego wlatuje sobie w formacji w polską przestrzeń, to dobrze można dokonać z tego momentu desantu. To był lot, który miał nas sprowokować i był lotem testującym właśnie przygotowanie i ochronę tej granicy przez Polskę. O tak to nazwijmy, bo to nie można zwalać tego na Wojsko Polskie. No tylko zgodzi się pan pewnie, panie Marcinie, ze mną, że Polska w ostatnich dniach odgrywa istotną rolę w przekazach chociażby rosyjskich czy białoruskich i oni o tych prowokacjach chociaż na antenie rosyjskiej telewizji mówili, że straż białoruska będzie przepuszczać jakieś jednostki. Wiem, że to jest jakieś może też takie może polityczne science fiction, ale oni sami o tym de facto mówili i teraz mnie interesuje tak naprawdę jeden fakt. Jeżeli mówimy głośno o zagrożeniu przez wagnerowców, o wzmacnianiu białoruskiej granicy, a zaraz po tym incydencie minister obrony mówi o kolejnych oddziałach, które tą granicę mają wzmacniać, no to z czego to wynika? Czy rzeczywiście tych środków jest tam za mało? I może tutaj kolejne pytanie, do którego nasunęło mi się po wypowiedzi wczoraj generała Polko. Czy zawiodły rzeczywiście nasi wojskowi ich profesjonalizm, a w praktyce jego brak, czy rzeczywiście mamy jakieś już stare, przestarzałe mechanizmy, przepisy, które tego typu akcje, powiedzmy, dość kontrowersyjne, będziemy się tak przerzucać między wojskowymi, ministerstwem a rządem? A, to jest bardzo dobre pytanie, którego myślę, że mi jest ciężko jakby na nie odpowiedzieć, bo tutaj jest bardzo dużo elementów złożonych i trzeba by to wziąć pod uwagę też również te inne incydenty, które nam się dzieją tak naprawdę od października. Czyli we wrześniu, nawiązując, we wrześniu pojawiły się pierwsze sygnały o tym, że takie ukierunkowanie będzie, próba rozhuśtania Europy przez Rosję,
bujania łódki, wpływów na pewne, rzeczy. Rosjanie oczywiście, służby tak działają, że oni wykorzystują pewne mechanizmy, również polityczne, które się dzieją. Czyli jakby to nie, że oni je prowokują koniecznie, ale bardzo chętnie z nich korzystają z sytuacji, której się dzieje. Czyli analitycy rosyjscy czy białoruscy bardzo, to, że cel jest oczywiście Polska, bardzo chętnie wykorzystują sytuację na przykład obecnie polityczną w Polsce i zbliżające się jakby wybory. Wiedzą, na jakich elementach grać, na to, żeby wzbudzić pewien niepokój i żebyśmy jakby tutaj wewnętrznie się trochę mocniej ponaparzali. I będą na tą sytuację, mocno grali, i to myślę, że do października, czyli do wyborów, będzie się to znacznie mocniej rozwijać. Niestety nasze, jak wychodzi, patrzymy na upływ czasu, a od grudnia mija już, minęło 7 miesięcy, rozpoczęliśmy 8 miesiąc tego roku, niewiele się zmieniło, czyli jakby cała sytuacja z rakietami tak naprawdę niewiele wyjaśniła. My cały czas bawimy się w zapewnienia, PR, komentowanie, jeszcze nie, a już tragedią jest, minister Błaszczak występujący od razu dodaje, a za Tuska to coś tam. Jednocześnie mamy tutaj zapewnienie armii, że są i czuwają, a tak naprawdę później mamy kolejne incydenty z koszmarną polityką informacyjną i takimi błędnymi przekazami, że nie została naruszona ta przestrzeń powietrzna, za 8 godzin jednak okazuje się, że została naruszona, bo obywatele zdjęcia przesłali, których się już nie dało jakby podważyć. Więc nie wyciągamy trochę z tego wniosków. Dla mnie każde ćwiczenia, nawet zwłaszcza zgłoszone przez Białorusinów, powinny być postawić wszystkich na równe nogi. I kwestia organizacji tego, tak jak mówię, jeżeli nie mamy systemów do wykrywania, to fizycznie po prostu, to trzeba postawić patrole i 24 godziny na dobę z lornetką i noktowizorem przy oku monitorować tą granicę. No to jeżeli oni zgłosili trasy przelotów i o tym wiedzieliśmy, to powinniśmy to kontrolować. Wojsko ma wiedzieć. Niekoniecznie musi jakby działać. Już abstrahuję od tych jakby innych rzeczy. Służby mają w Polsce wiedzieć, co się dzieje na Białorusi, i to był nasz podstawowy kierunek działania. Ja zadam jeszcze pytanie, które chyba powinienem zadać na samym początku, bo żeby wiedzieć, żeby działać, trzeba mieć czym działać. Czym my dysponujemy teraz tak naprawdę na wschodzie Polski, żeby ewentualnie już takie sytuacje jak wczoraj w Białowieży się nie powtórzyły? No, proszę pamiętać, że chociażby zaczynając od tego płotu za 1,5 miliarda złotych, który jest nie tylko fizycznym płotem, ale podobno jest nasycony elektroniką wysokiej klasy. Mamy tam przede wszystkim to, co jakby wszyscy podkreślają. My fizycznie mamy tam żołnierzy, mamy tam policjantów, mamy tam strażników granicznych, więc wiemy, co tam robić. Mamy tam lekki sprzęt i ciężki sprzęt. I nawet jeżeli mówimy tutaj o systemach, których jeszcze nam brakuje, na przykład właśnie, które się gdzieś tam tworzą, czy które gdzieś tam mówimy, no to mówmy szczerze, mamy drony, mamy śmigłowce polskie, które no, oczywiście one też również kontrolując jakby tą granicę mogłyby ją wykrywać. Oczywiście jest to bardzo kosztowne, żeby tak naprawdę non-stop w powietrzu były jeden czy dwa śmigłowce polskie, które gdzieś tam wokół tej granicy by skutkowały, ale latały. Ale mówmy szczerze, tam są jeszcze no, nasi sojusznicy z NATO, więc tu jest jakiś też dyskomfort tego, co się tak naprawdę dzieje, no bo widzimy te awaksy latające jawnie na flightradarze i tu nie trzeba być żadnym jakby filozofem. Widzimy, są okręty w morzu, które obserwują przestrzeń nad Kaliningradem, nad Litwą, są wojska również litewskie, my jesteśmy w sojuszu, a jednak takie rzeczy się zdarzają. Ja mówię, tu nie ma znaczenia, bo te prowokacje i wloty w tą przestrzeń powietrzną będą się zdarzać, one są normalne, naturalne, to się działo w czasie zimnej wojny, będzie się działo i to jest jakby standardem, czy utrzymanie kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Te prowokacje będą, bo Putin z Łukaszenką marzą o tym, żeby w końcu komuś w NATO
puściły nerwy i jakaś rakieta została wystrzelona chociażby w kierunku tego śmigłowca, który sobie po prostu tylko wleciał, prowokując nas. Natomiast no coś tu chyba nie gra. Czyli te wszystkie elementy, system działa tylko wtedy, kiedy zegarek działa tylko wtedy, kiedy wszystkie jego elementy zaczynają pracować. Jeden się popsuje i system nie działa i zegarek nie pokazuje czasu. Dokładnie jest tak samo z systemami bezpieczeństwa. Gdzieś któreś tryby są wyłamane z tego, najprawdopodobniej wychodzi tak naprawdę kwestia komunikacji i drugi trybik to jest kwestia dowodzenia w tym. Ten system komunikacji społecznej, polityki informacyjnej jest jakby dopiero trzecim elementem, ale widać, że te trybiki no, nie pasują do siebie. Najgorsze to to, że był czas na to, żeby to poprawiać. Każdy incydent powinien czegoś uczyć, a jak wychodzi na to, na razie chyba się nie uczymy. To jest no problem. Właśnie, no bo incydent bydgoski, no chyba można to powiedzieć wprost, pokazał, że gdzieś mamy wadliwe procedury, ta komunikacja między dowództwem a Ministerstwem Obrony zawiodła. Ja mam gdzieś z tyłu głowy zawsze te komunikaty chociażby Air Police, które jasno mówi o naruszeniu chociażby przestrzeni NATO. Ten komunikat się pojawia 5 czy 6 godzin po fakcie, jest jasno przedstawiony. Co musi zrobić teraz MON, żeby poprawić tą komunikację? Ja tu nie mówię tylko o komunikacji w tego typu wydarzeniach, ale ogólnie, bo ja mam wrażenie przynajmniej, że ogólny marketing i komunikacja Ministerstwa Obrony, po czym można chociaż zobaczyć, jak wyglądają strony internetowe poszczególnych WKU od lat, się nie zmieniają, gdzieś tam stanęły na początku lat 2000. Czy my mamy realnie szansę zmienić coś w MON-ie, czy widzimy, że coś się poprawia? Nie wiem, czy zauważyłeś, ale dzisiaj pojawił się komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej na Twitterze, że zapraszają na defiladę 15 sierpnia, gdzie między innymi będą prezentowane polskie systemy obrony przeciwlotniczej. No po prostu timing i PR wręcz idealny i śmieszny. Nie ma pod tym wpisem jednego pozytywnego komunikatu, bo mówmy szczerze, no nie ma. Można w dużo rzeczy jakby uwierzyć, można propagandowo wiele rzeczy nakładać, ale nawet tym, którzy jakby przyjmują i stali murem za tym polskim mundurem, zaczyna się przekaz nie zgadzać. Za dużo tych incydentów przy tych zapewnieniach, jakim to jesteśmy partnerem, jakim to sojusznikiem, jak silną mamy tą armię. Więc ja mam ten niestety obraz, że zaczynamy budować i pokazujemy taką, cały czas Wojsko Polskie pokazuje armię defiladową. A mi to strasznie przypomina armię rosyjską właśnie, gdzie Putin był przekonywany, że ma drugą armię świata, ale okazało się, że to jest armia defiladowa, tylko i wyłącznie. Ja tego przekazu się boję. Ja jakby wierzę w polskich żołnierzy. Ja cały czas mam przeświadczenie, że tak naprawdę procedury w Wojsku Polskim działają. Jeżeli ktoś zgłasza, że będzie ćwiczył tuż przy polskiej granicy i będzie wykonywał loty bojowymi śmigłowcami, to że choćby nie wiem, co się działo, to wszystkie służby, od tajnych po jawne, jak Wojsko Polskie, Straż Graniczna, a nawet policja, monitoruje to, strzeże tych dróg, strzeże granice, strzeże przestrzeni powietrznej i dobrze wie, co ci ludzie tak naprawdę robią. Bo tak jak mówię, Białorusini na pewno wyciągnęli z tego przylotu wnioski i to bardzo, bo one są bardzo czytelne już w pierwszej fazie. Ten sam błąd komunikacyjny polskich służb, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej, było, kiedy spadła rakieta w Przewodowie, gdzie po prostu jakby rozjechały się wszystkie komunikaty, od komunikatów policji po policji, straży pożarnej, ale też właśnie wojska i tego wyczekiwania tak naprawdę. Co w sumie powiedzieć ludziom? No chyba chodziło o to, że trzeba się było skomunikować z sojusznikami z NATO, przede wszystkim Amerykanami, żeby ustalić jedną wspólną wersję, której, mówmy szczerze, trochę Ukraińcy na początku zaprzeczali. Ja cały czas uważam, że ja już parę miesięcy temu informowałem, że rakiet było więcej niż jedna pod Bydgoszczą. Cały czas śmiem twierdzić, że
przewodowie nie była jedna rakieta S-300, tylko dwie rakiety S-300, w tym jedna rosyjska. Ale to moja ocena, moja analiza na podstawie tego, co jest, co mogłem, do jakich informacji mogłem dotrzeć. Nie jestem przekonany. No, niestety komunikacja w ostatnich godzinach niestety kuleje. Ja miałem przynajmniej wrażenie, że gdy zmagaliśmy się z kryzysem migracyjnym, tu przynajmniej Straż Graniczna stanęła na wysokości zadania, bo te komunikaty były jasne, jak to wygląda, jasne statystyki. No niestety, może się doczekamy w najbliższych miesiącach rzecznika prasowego w Ministerstwie Obrony, który niewątpliwie pomógłby w przekazywaniu tego typu komunikacji. Panie Marcinie, serdecznie dziękuję za podzielenie się z nami pana wiedzą. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni wywiad, bo jest pan pierwszy raz na naszym kanale, ale z wielką przyjemnością będziemy czerpać garściami pana wiedzę. Państwa oczywiście odsyłamy na media społecznościowe pana Marcina, do których link znajdziecie w opisie tego materiału i zachęcamy do subskrypcji warnews.pl. Dziękuję panie Marcinie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia w takim razie. Sponsorem programu były Militaria.pl.